Cześć, witajcie w kolejnym nagraniu na kanale o fantastyce. Ja jestem Dariusz i porozmawiamy dzisiaj nie o książkach, a chciałbym przypomnieć wam dwa zapomniane filmy, które jednak są godne polecenia. Oczywiście mówimy cały czas o fantastyce. Pierwszy film to bardziej baśniowy fantazy, natomiast drugi to klasyka mrocznego science fiction. Mówiąc klasyka, mam na myśli, że jest to film w pewnych kręgach kultowy, uznany, ale jednak nie tak powszechnie rozpoznawalny jak The Thing czy Pierwszy Obcy, a to jest, powiedzmy, podobny klimat. Ale najpierw chciałbym porozmawiać z wami o czymś lżejszym, czyli o Stardust, Gwiezdny Pył. Film oczywiście bazuje na książce Neila Gaimana, ale nie wiem, na ile ma z nią zbyt wiele wspólnego, ponieważ książki nie czytałem. Wiem, że fani niekoniecznie są zwolennikami filmu, jeżeli czytali książkę. No, ja tutaj mam czysty obraz w głowie, więc się nie ustosunkuję. Natomiast sam film, pomimo że nie ma jakichś super ocen, to mi prywatnie dał mnóstwo radości. Nie tak dawno, kiedy to nagrywam, w kinach triumfy święcił film Dungeons and Dragons, Złodziejski Honor, i nie zrobiłem materiału na temat tego filmu, ponieważ mi się on kompletnie nie podobał, a ja staram się nagrywać o rzeczach, które mi się podobają. Dungeons and Dragons było takim kinem przygodowym i zastanawiałem się, jakie filmy fantasy, takie lżejsze, przygodowe, mogę polecić, że czuć tą taką akcję, zmieniają się tereny, jest taki fajny, luźny klimat, a jednocześnie dużo w tym fantazji. I pierwsze, o czym pomyślałem, to właśnie było Stardust. O czym opowiada film? Ja go widziałem trochę lat temu, nie odnawiałem go sobie teraz, więc tak w tym najszerszym ujęciu są tutaj przedstawione różne perspektywy. Pierwsza to perspektywa młodzieńca, który, by udowodnić swoje uczucie do wybranki, która no tak wcale do niego przekonana nie jest, to żeby udowodnić jej swoje oddanie i uczucie i swoją wartość, to decyduje się odnaleźć coś wyjątkowego, a mianowicie spadającą gwiazdę. Również w poszukiwanie spadającej gwiazdy udają się trzy wiedźmy, dla których gwiazda jest źródłem ich młodości i mocy. Trzecia perspektywa to rodzina królewska, a ściślej kilku braci, którzy rywalizują ze sobą, ponieważ ten, kto zdobędzie gwiazdę, ten będzie następcą ojca i w udziale przypadnie mu wszystko, więc to jest taki komediowy wątek, gdzie ci bracia rywalizują ze sobą, podstawiają sobie różne świnie, jednocześnie się eliminują, by było jak najmniej konkurencji. I chociaż film ma to takie zacięcie komediowe, jest lekko, to jednocześnie nie jest to przesadzone. Nie jest wyrwane całkowicie z tego świata, żeby nas wybijało z oglądania filmu, że to jest taki żart na poziomie zbyt meta. Cały czas jesteśmy wewnątrz i z racji tego, że to nie jest takie fantazy w stylu Władcy Pierścieni, tylko raczej fantazy baśniowe, to wiele rzeczy, które gdzie indziej może byłyby wybijające, tutaj właśnie nie są. Tutaj są zgodne z konwencją. I ogląda się to po prostu dobrze. Czuć przygodę. Czuć przygodę, akcja płynie i co najważniejsze, działają relacje między bohaterami. W każdym z tych wątków, zarówno między wspomnianymi braćmi, zarówno w wątku młodzieńca, który nawiązuje więź z gwiazdą, która to oczywiście okazuje się dziewczyną, jak również w wątku wiedźmy, gdzie tą główną wiedźmę gra Michelle Pfeiffer i jest naprawdę świetna w tej roli. Pamiętam, że jest taka scena gdzieś chyba w trzecim akcie filmu, na początku trzeciego aktu, jak to te różne strony podążają, by odnaleźć swój cel, i to jest pokazane za pośrednictwem takiego montażu z muzyką. I ten montaż to jest coś, co najbardziej zapadło mi z całego filmu. Jeżeli lubicie takie sceny właśnie jak Władcy Pierścieni czy Hobbicie, gdzie jest taka ukazywana podróż, jak oni przemierzają gdzieś
przez jakieś szczyty wzgórz i są tylko ich sylwetki i czuć tą przygodę, że oni jakieś tam tereny przemierzają. No coś takiego może na mniejszą skalę, ale jednak jest tutaj i wyryło mi się to w głowie. I to jest taki film, do którego rzadko, ale jednak wracam, gdy chcę, żeby było tak po prostu miło coś oglądnąć, coś właśnie dla poczucia takiej przygody w fantastycznym świecie, a jednocześnie, jak powiedziałem, problematyka i relacje działają. Drugi film, o którym chciałem powiedzieć, to Tajemnice Syriusza. Taki jest polski tytuł, natomiast oryginalnie to jest Screamers i możemy to przetłumaczyć jako wrzeszczoty lub wrzaskuny. Ja przy pierwszym zetknięciu się z filmem, kiedy to byłem małolatem, zapoznałem się z tłumaczeniem, gdzie to były wrzeszczoty, zatem słowo wrzeszczot mi weszło, natomiast wrzaskun to jest taka nowsza wersja tłumaczenia i uważam, że nie oddaje ona esencji, zaraz powiem wam dlaczego. Akcja filmu dzieje się gdzieś na obcej planecie, daleko, daleko stąd. Jest to zadupie kosmosu absolutne. Gdzieś w wielkim świecie rozgrywają się różne wojny, intrygi, ale tam ludzie tkwią na posterunkach. Są tam zwaśnione frakcje. No i jednym z takich pozostałości po wojnach są właśnie Screamers, czyli te wrzeszczoty, czyli maszyny. Maszyny, które zostały zaprojektowane, ale potrafią się same replikować, udoskonalać, można powiedzieć, maszyny, które ewoluują. Ale te maszyny są jednocześnie systemem zabezpieczającym, które rozpoznają ludzi jakby ze swojej frakcji, ale atakują tylko tych z przeciwnej. Czyli ludzi, którzy nie posiadają określonych czujników nadających częstotliwość, którą Screamer rozpoznaje i wtedy odpuszcza. No a tak atakuje wszystko. Maszyny są czymś w rodzaju takich, jak oglądaliście Szczęki i pojawia się płetwa rekina, no to tutaj mamy takie skojarzenie moje, piaskowe rekiny. Te wrzeszczoty poruszają się pod ziemią, widać tylko takie kopce, czasami jakiś metalowy fragment, a następnie jest skok i buch. Komuś zostaje odcięta ręka, noga, ponieważ te wrzeszczoty są wyposażone w różnego rodzaju piły, które pomagają w ich zadaniach, czyli właśnie w zabijaniu wszystkiego, co nie ma odpowiedniego sygnału. I dlatego słowo wrzeszczot jest tutaj adekwatne, bo z jednej strony kojarzy się to z wrzaskiem, z tym dźwiękiem piły, ale jednocześnie wrzeszczot, jak brzeszczot, jak ostrze. Dlatego uważam, że tłumaczenie nazwy tych maszyn jako wrzeszczoty jest lepsze niż wrzaskuny. No i oczywiście akcja filmu rozwija się w taki sposób, że zostaje nawiązany jakiś tam rozejm czy coś w tym stylu, no i jedna frakcja musi udać się na posterunek drugiej frakcji, czyli musi opuścić swoją bezpieczną przystań. Tam w tle oczywiście rozgrywa się jakaś kosmiczna intryga, która pomaga w podjęciu tej decyzji o wyruszeniu. No i no nie chcę zdradzać za dużo, ale jak powiedziałem, mamy tutaj do czynienia z maszynami, które ewoluują, więc cała sytuacja się nieco komplikuje. I to jest jeden z tych filmów science fiction, który, jak powiedziałem we wstępie, jest ciężki, jest dość ponury, jest mroczny, przy czym to nie jest taki mrok jak na przykład w Blade Runnerze, gdzie później widz zostaje z jakimiś refleksjami na temat życia czy coś w tym stylu. To jest taki mrok w obrębie filmu. Nie skłoni was raczej do refleksji nad życiem i śmiercią, ale ton filmu jest raczej ciężki. To jest bardziej klimat duszny, zaszczucia, bardziej coś w klimacie właśnie The Thing czy Pierwszego Obcego. I film ma status kultowego, ale nie jest tak powszechnie rozpoznawalny. Po latach powstała druga część, no ale ta kontynuacja, jak to ze współczesnymi sequelami bywa, nie jest na takim poziomie jak oryginał, ale na szczęście nie jest też abominacją, nie jest odrażająca, straszna, nie jest zbezczeszczaniem. Po prostu jest jest. Średniak. Natomiast oryginał to klasyka i jeżeli poza czystym fantazy lubicie też w obrębie fantastyki gatunek science fiction, zwłaszcza taki brudne science fiction, takie realistyczne, no to na pewno film wam się spodoba i gorąco do niego zachęcam. Stara szkoła rządzi.
Tyle w tym nagraniu, trzymajcie się, no i do następnego, cześć!